Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Ratowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu mamy takie kasztanki żółte, fajne. Podwiedychy, wszystko jak leci. Tutaj podwiedyszki, te kasztanki łapciate, podwiedyszki. Tutaj te serki, tak samo. Ten sereczek, te jasne podwiedyszki. Zapraszamy do Radomia w każdą sobotę tygodnia, bez względu na święto. Jakieś czerwona kartka w kalendarzu. To też jest targ dla tych, którzy przyjadą. Jest bramka otwarta. GD jest otwarta, nie ma wtedy płacenia, kto przyjdzie, to jest w każdą sobotę, bez względu nawet za święto. A te pocztowe po ile masz, kolego? Od 10 do 15 zł, natomiast te pocztowe. Jak wyskoczy, to płacimy. Kasztanki takie ładne mamy dzisiaj. Wszystko podwiedyszki za sztukę. Takie sereczek, wszystko po 20 zł za sztukę. Dzisiaj bardzo duży targ. Tu już została sztuczka, taka białogonka, ale nie wiem, ile kosztuje. Mam takie pocztowe, w jakie cenie za pocztowe? Oddechy do... Przepraszam, panowie. Oddechy do? Dwóch dychy. Co to jest ten pocztowy? To jest groch. Takie mamy perłowe i takie perłowe po ile, kolego? Od 100 do 150. Od 100 do 150, takie jaśniaczki? Po 100. Po 100. I te widymki jak cenowo? Podwiedyszki. Podwiedyszki, Budapeszty? 15. Po 15 zł. Tu mamy takie czepelki. I ty jasne, po ile poszedł? Po 15 zł te czepelki, ty jasne. Takie jaśniaczki jeszcze raz, ile tutaj za te jaśniaczki w podsówce? Takie jaśniaczki mam w Radomiu. To jest taka wyższa pół. Próbowe od 100 do 150, tak? Tak. Od oddychu do 3 dychy. Oddyszki do 3 dyszek. I ty tutaj po ile tak masz tutaj? Ile kto da, tak. 3 dychy, 4 dychy. Tak jest, siły wyciągnie, towaru wszystko zależy. Jak kratowska to droższa, jak zwykła to tańsza. To 20. Tu mam takie jaśniaczki. Po 7 dyszek za sztukę. Koledzy, czytajmy komentarze pod filmem. I piszemy też w 3 minucie. Link tutaj po ile te jaśniaczki? Po 70 do hodowców, czytamy komentarze pod filmem, piszemy też w 3 minucie. Po ile takie piżaczki? Wstydzi się, towaru się wstydzi. To ładny towar się wstydzi. Towaru się wstydzi swojego się chować. Po 30 zł, co one są wyjściowe? Były mi wtedy tych jasnych. Takie krymeczki tutaj, jakie cenie? Stówkę. Stówkę za parkę, tak? A te żałobniki koroniate? Testówka, bo dochodzą, czytamy komentarze, bo ci nie piszemy też w 3 minucie. Tu mamy wyświanczyki i te wyświanczyki to jest parka parzystarki, kosmy. Dwa samczyki. Samczyki, te to po ile są? Ale 1,40, 2,50. O winery się pytałem, ten koroniaty winerek co to jest? Sam jest. I on kosztuje? 70. Krymeczek? 4 dyszki samica. 4 dyszki samica, no. On na samicę powiedział, że samiec. Głębiej widać, te Budapeszty, ten żółty i co on kosztuje? To jest po 4 dyszki. Po 4 dyszki wszystkie tutaj. Z tamtej strony. Tu są wyszwanczyki siwe, jak cenowo, od parka czy nie? Za parę dwie dychy. Za parę, po 20 zł czy... Po dyszku, zapraszam do Romy, takie wyszwanczyki po dyszku. Wiesz, ten krzyżak żółty, co on kosztuje? 15. 15, a te jasne? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki, dzięki ci bardzo. Czwartek nie polecam targu, czwartek był parę osób, tylko przyjechał do zakupa, to nic. Dobrze, ja tam słyszałem, czy mać wrócił. Proszę bardzo, biznes już idzie. Idzie, tak. Już sprzedane, coś kolega zakupił, tak? Ja liczę. Nie, dobra, dobra, licz kasę. Jurek, liczy kasę. Jurek, pewnie te jasne są, tak? Działogonki, tak myślę, koło 4 dyszek. Koło 4 dyszek, proszę zobaczyć, te zwykłe. A te takie wyprostowane, ściągowe? Koło 5 dyszek. Koło 5 dyszek, a pasiaczki są, widzę tutaj. Pasiaczki są moje. Pasiaczki do negocjacji, tak? Pasiaczki po 3,5 dyszki. Po 3,5 dyszki. Moje gołębie. Gołębie Jurka nagrywałem, jakby ktoś potrzebował coś. Proszę bardzo, jaśniaczka taka bielutka, krótka, namiar do kolegi jest. To podajemy. To chodziły te gołębie. No mamy, to puszczę gram do tych. Tutaj te masłowe, panie Norbercie, co ten masłowy kosztuje?
Dyszkę. Dyszkę, a te tutaj ten karpiaczek, winerek? Też dyszkę. Po dyszku, takie gołębie. Wineryczek z 8 dyszek. Proszę bardzo, jakie mam dzisiaj fajne gołębie dzisiaj u nas na targu. I tu jeszcze te wiedeńskie, kurcze. Takie wiedeńskie mamy. Po 7 dyszek za sztukę. Mamy dzisiaj w Radomiu takie gołębie. Jest młodych, proszę bardzo. Ten pierwszy, jakie już się, jakie bystrzaki są, te wiedeńskie. A ten czarny też 7 dyszek? 5 dyszek. 5 dyszek czarny. A ten winerek ile? Właściciel, witam pana dzieci. Dzień dobry, dobrze. Takie mamy bociany. Ciemne, nie ma właściciela. Wszyscy wspólnie razem promują targ gołębi w Radomiu, nasze hobby, naszą pasję. Chodzi o jak targ. Są fajne widymki. Fajne, kupuję te widymki. Po 20 zł. Po 20 zł. Zapraszamy do Radomia. Po 15 ceny podlegają negocjacje u kolegów. Proszę bardzo, od 10 do 15 zł. Chodzi, a tutaj jaśniaczki, jak cenowo tutaj jest? Fajne są gołębie. Po 15-20, proszę, białogonka, tu jasna, krótkie, małe. To naprawdę można tanio nakupić w Radomiu gołębi. Zapraszamy, mówię, do zakupów i do przyjazdu. Takie białogonki naprawdę po 15 zł, po 20 zł max. A to są ceny, koledzy mówią, ceny wyjściowe. Nagrywam takie jaśniaczki kolegi Marka. I ile te jaśniaczki? Stówkę za sztukę. Kolegi Marka, wszystko nagrywam, namiar do kolegi Marka jest, jakby ktoś potrzebował. Tu są te jasne, tu jasne, po ile też stówkę, czy więcej te? Nie, też po stówce. Tu mamy perłowe też kolegi Marka, po 80 zł. Namiar do kolegi jest. Tu też po 8 dyszek, też kolegi Marka. Po 8 dyszek, tak? To są ceny wyjściowe, można negocjować? Można negocjować. Że kupi 30. Tu też kolegi Marka po 70 zł za sztukę. Tu ma Marek pierwsze miejsce wiedeńskie. Jakby ktoś potrzebował takie wiedeńskie. Te 150, o sorry, przepraszam, te 150. Tamte będą po 70, tak? Po stówce. Te 150 wiedeńskie. Namiar do kolegi jest. Tu kolegi Marka nagrywają te wiedeńskie i one są właśnie, te są po stówce. Tamte były po 150, mówię, namiar do kolegi jest, kolega ma pierwsze miejsce wiedeńskich, jakby co, także są po dobrych gołębiach. Dobre, takie króliki to jest parka, czy to jest samczyki? Samczyki. I po ile takie samczyki? 7. 70 zł. I tutaj tak, po ile te jaśniaczki, jakie jest wszystko? Od do, cena? Zależy, 50. 30. Od 20 do 50 zł, tak bym powiedział. Można tak powiedzieć? Od 20 do 50 zł. Zapłacimy, jak wyskoczy. Ty byś, Franczyki, też od 20 do 50 zł. Zapraszamy do Radomia. Takie my dzisiaj mamy. Dobry jest duży targ. Jest gołębie, czy wybierać. Koledzy też opuszczają. Można negocjować ceny. Zapraszamy w każdą sobotę tygodnia, bez względu na święto, bo jest wjazd otwarty. Wtedy nie płacimy, przyjeżdżamy. Tu mam takie koroniaty i karpiaki. Te koroniaty w jakiej cenie? 20, tak samo. Tak samo, od 20 do 50, tak? Te perłowe, to perłowe to są droższe chyba, nie? 5. Proszę zobaczyć, jak perłowe czyściutkie. Szyjka biała, wszystko białe. I karpiaki też, proszę bardzo, jak fajne karpiaki, bielutkie. Też od 20 do 50. Po 50 zł. A ten kasztanek co on kosztuje? 40 zł. Samczyk? Tak, tak. Perłowe 50 zł. Ceny, koledzy mówią, w Radomiu wyjściowe. Ceny zawsze są wyjściowe, to nie są do, są do negocjacji, a nie do licytacji. Te perłowe też, te karpiaczki, tak mniej więcej po ile? Też tak. Tak. 40 zł. Te po 40 zł. Zapraszam do Radomia. Ci mamy naprawdę białe, ładne gołębie. Te widymki co kosztują? 80 zł. A te wyświęczyki? Po 5 dyszek za sztukę. 50 zł za sztukę. 50 zł. No i w ogóle nie dobrze ma. Taki 50 zł, taki wyświęczyk młody łapciaty. Tu mamy też fajna białogonka, wyświęczyk. Po ile? Nie ma kolegi. Mam też takie jaśniaki pocztowe, ale nie ma też właściciela. Do kolegi Pawła nagrywamy, weszli z przygód trochę na tą stronę. Namiar do kolegi jest. Te widymki żółte, kosmate, łapciate, tam po ile one są za sztukę? Po 5 tych sztuczka. Krymeczki? Tak samo.
po 50 zł za sztukę, a blaj winerek po 50 zł, to jest Paweł, ceny wyjściowe. Namiar do kolegi Pawła jest, aby ktoś potrzebował coś. O kurczę, już bym musiał zapłacić. A wysyłek trakcie. No jak mówili, że po tutaj, tu mamy takie krakowskie żółte. I co one, Paweł, kosztują? 70 zł. To jest parka parzysta. Tutaj ta, ten kasztanek. Samczyk. I on kosztuje? Dwie dyszki. Tu jest? Dryjerek. On kosztuje? Dwie dyszki. Dwie dyszki, a koroniaty tutaj ten widymek? Trzy dyszki. Dryjerek, odwróć się. Tu są? Szali. Szali? Nie słyszałem już, po raz pierwszy słyszę. I tu kolegi Pawła nagrywamy cały czas. Pójdę tutaj. Po trzy dychy sztuka. Namiar do kolegi Pawła jest. Cionków parka parzysta, tak? To jest 70 zł. 60 zł. No Paweł też tu opuszcza. Jakby ktoś potrzebował, coś zgodnie, promocja zrobiona na Tysiony. Namiar do kolegi jest, cały czas gołębi Pawła nagrywamy. Tu są po trzy dychy te żółte i ten po trzy dyszki. Paweł też ceny mówi wyjściowe, można ponegocjować. I tutaj Paweł, te pocztowe. Też po trzy dychy. A po ten czekoladowy 50 zł. Ten czekoladowy, a co to zrasta ten czekoladowy? Skite brązów. Aha. Tu mamy? Opal jest, chyba indygo. I ten indygo po ile masz? Po trzy dyszki. A opal? Tak samo, trzy dyszki. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Radomiu, nasze hobby i naszą pasję. Kolegi Pawła cały czas nagrywam. Tu samczyki pocztowe po 20 zł, też kolegi Pawła. Oglądacie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w Gdyńsku, Radomiu, Zwoleniu. Ja tam będę. Został suba z dzwonkiem, cię nic nie ominęło. Zobaczamy też kolegi Pawła, pszeniczka. I pójdę tutaj, jara. 25 zł, proszę. 45 za worek. To jest po 20 kg, tak? 25 kg. Tu mamy takie cenie. Cześć Grzesiu, cześć Grzesiu, cześć. Te ciemne tutaj. Jak cenowa? Po dyszku. Wszystko po dyszku. Te jaśniaczki też po dyszku? Czy nie? Można powiedzieć, to w kofurcie. Winerki są. Proszę bardzo. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka.